Dzień dobry, a naszym i Państwa gościem jest pan Andrzej Kinte-Kłosiński, behawiorysta. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. No właśnie, coraz więcej hoteli zaprasza do siebie nie tylko całe rodziny, ale także właśnie pupili tych rodzin. Nie musimy zostawiać psa, kota w specjalnym hotelu. Możemy go na urlop zabrać ze sobą. Co jednak zrobić, żeby właśnie przewieźć bezpiecznie pupila, na przykład takiego charakternego kota? A przede wszystkim kot z natury nie lubi być w obcych miejscach i do tego trzeba go przyzwyczaić. Na szczęście z uwagi na tryb naszego życia, którego to ciągłe podróżowanie i ciągłe przemieszczanie się, wiele kotów ma doświadczenie po prostu przebywania w różnych obcych miejscach. Problemem też jest transporter, czyli klatka czy też budka dla kota, która oczywiście powinna być zamykana, jednocześnie powinna zapewniać wentylację, do której to budki kot powinien być przyzwyczajony. No i później jest ten moment, kiedy musimy kota wziąć do samochodu, przypiąć go gdzieś tak, żeby ta budka się nie ruszała. Również osłonić od widoków, które mogą kota irytować i sprawić, że będzie się czuł źle, będzie się po prostu bał. Kota lepiej właśnie przewieźć w specjalnym transporterze. Z psem chyba już jest łatwiej i więcej opcji. A z psem jest łatwiej, bo tak naprawdę większość psów uwielbia podróżować, bo podróżowanie wiąże się raz z tym, że jest się w jakimś innym, nowym, ciekawym miejscu. Eksplorowanie nowych miejsc, tak jak dla nas, dla psów przeważnie jest ciekawe. Po drugie, poruszające się krajobrazy za oknem, i tutaj już umożliwiamy psu oglądanie ich, jest dla psa również ciekawe i można powiedzieć takie budzące dobre emocje. Natomiast są psy, które obawiają się. No i tutaj musimy sobie wtedy uzbroić się w cierpliwość, przyzwyczaić takiego psa stopniowo od momentu, kiedy jest samochód, który nie porusza się, który ma silnik wyłączony, po to, żeby przyzwyczaić psa do miejsca. Tam możemy wrzucać smaczki, możemy wrzucać zabawki, możemy z psem po prostu siedzieć i czytać sobie książkę lub oglądać sobie Facebooka, po to, żeby pies się po prostu do tego znowu przyzwyczaił.